sobotę 28 stycznia w Zakopanem miał miejsce bardzo ciekawy happening. O tym, co działo się, opowiedział nam Wojciech Glac, organizator akcji. Dzisiaj w Zakopanem przez cały dzień rozdawaliśmy materiały informacyjne dotyczące małopolskiego hospicjum dla dzieci, a potem w wielkim anielskim pochodzie prosto z Krupówek doszliśmy na Dolną Równię Krupową, gdzie wykonaliśmy fotografię ze strażackiego podnośnika MHD, czyli Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, w którą ułożyli się nasi wolontariusze, a na końcu puściliśmy w niebo lampioniki, światełka dla naszych dzieciaków, dla wszystkich 40 małych pacjentów Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. To happening, wolontariat dodaje nam skrzydeł, kolejny, który organizowaliśmy my jako Małopolskie Hospicjum dla Dzieci i działające tutaj z naszą pomocą Zakopiańskie Centrum Wolontariatu. Po raz kolejny chcemy pokazać, czym jest wolontariat, że wolontariat dodaje skrzydeł, to po pierwsze, a po drugie, że wolontariat jest tą radosną potrzebą niesienia pomocy tym, którzy właśnie jej najbardziej potrzebują. W Małopolskim Hospicjum dla Dzieci w tym momencie jest około 250 wolontariuszy. Działamy na terenie całej Małopolski, działamy także na terenie Podhala. Pomimo mrozu w akcji wzięło udział wielu wolontariuszy, którzy przekonywali, że wolontariat naprawdę dodaje skrzydeł. Lubię pomagać dzieciom, szczególnie rodzicom, żeby przynieść im jakąś ulgę w tych trudnych chwilach dla nich, a poza tym no, dobrze się z tym czuję, jak pomagam innym. Lubię pomagać innym. Na zakończenie happeningu mogliśmy podziwiać, jak lampiony unoszą się do nieba nad Dolną Równią Krupową. Thank you.